Czy w książce Jana Brzechwy, Akademia pana Kleksa możemy znaleźć pewne elementy kabalistyczne? O tym powiem na końcu tego odcinka, tak więc zostańcie do końca. Anna Mandrela, kanał Ryngraf. Serdecznie witam Was w nowym roku. Zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do tego, żeby wspierać kanał, ponieważ działamy niezależnie tylko dzięki Wam w sklepie AMDG możecie nabyć moje książki również z opcją imiennej dedykacji. Dzisiejszy odcinek jest związany z tym, że w kinach możemy zobaczyć film. Akademia Pana Kleksa, dosyć duże pieniądze poszły na ten film, zarówno z Ministerstwa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, jak i podobno również TVN, tak więc różne strony, które oficjalnie mają ze sobą spór tutaj w tym projekcie, współpracowały i dosyć dużo pieniędzy na to poszło. Film jest dobrze zrobiony. Jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o kadry, jeśli chodzi o efekty specjalne, o wiele lepiej niż większość polskich produkcji. A nie możemy się przecież doczekać dobrego filmu o polskich patriotach. Chociażby ten film o Rotmistrzu Pileckim, czy film o Grodnie, to wszystko były właściwie paszkwile, o czym mówiłam w poprzednich odcinkach. Zachęcam do ich prześledzenia. Nie będzie tutaj zbyt dużo jednak o filmie, ale o samym Brzechwie. Film, który miałam okazję zobaczyć, jednak w ogóle nie odzwierciedla książki. Jest on jedynie oparty na pewnych motywach książki. Być może dla twórców książka była zbyt dziwna. Jako sama książka jest pozbawiona jakiegokolwiek morału. Twórcy filmu chcieli się na taki morał wysilić i... Możecie sami ocenić, napiszcie w komentarzach, jeśli film widzieliście. Moim zdaniem, pomimo dobrych rzeczywiście zdjęć, nie było to zbyt wartościowe, nie ma tam wielu ciekawych wątków. Takie trochę zrobione to było na siłę. Jeśli też chodzi o taką wartość edukacyjną, to jakiś tam morał, że trzeba innym pomagać, starał się tam być przemycony, ale też. Cały czas w wielu bajkach pojawia się takie przesłanie, że nie warto planować, że nie warto organizować sobie dnia, że dziecko musi być spontaniczne, i taki jest również przekaz tego filmu Akademia Pana Kleksa, co moim zdaniem jest bardzo negatywne, bo gdy rozmawiam z moimi znajomymi, właśnie wychowanymi na podobnych bajkach, czy to właśnie Piotruś Pan, czy innych, to jest potem taka tendencja w dorosłym życiu, że trudno jest sobie zorganizować dzień, trudno sobie zaplanować dzień. I te bajki poniekąd w tym kierunku właśnie dzieci demoralizują, że mówią, że nie warto sobie nic planować, że trzeba tego żyć spontanicznie, jedynie rozwijając wyobraźnię. Główna bohaterka w filmu jest na początku przedstawiona jako osoba bardzo zorganizowana, i to zorganizowanie jest uznawane jako, wada Ale o tym może też innym razem. Przejdźmy zatem do książki i to co teraz powiem będzie moją e, również interpretacją książki, e, ponieważ film bardzo tej książki odbiega, więc tutaj e, rzeczywiście trudno jest odnieść film do książki. Jan Brzechwa, kim był? E, Jan Brzechwa, jego prawdziwe nazwisko to Jan Lesman. Był stryjecznym bratem poety Bolesława Leśmiana, czyli ich nazwisko to Lesman, a Bolesław wymyślił sobie przydomek Leśmian, czyli dodał Eś, a dla Jana wymyślił pseudonim Brzechwa. Czyli, czyli można powiedzieć też w pewnym sensie ukrywali swoje żydowskie pochodzenie, ponieważ pochodzili z żydowskiej rodziny, ich Wspólnym dziadkiem był Bernard Lessman, który między innymi, oprócz tego, że wprowadził również księgarnię, był wydawcą książek, to był nauczycielem matematyki w szkole Rabinów w Warszawie. To też może być ciekawy wątek. Chociaż mówi się, że później właściwie Jan Brzechwa zupełnie się nie utożsamiał z jakimiś właśnie judaistycznymi, żydowskimi poglądami, no to zastanowimy się, czy jednak pewnych takich elementów w samej Akademii Pana Kleksa nie możemy znaleźć. Eee, trzeba zauważyć, że książki dla dzieci Lesman, czyli Brzechwa, zaczął pisać późno miał, już około 40 lat. Nie miał wcześniej żadnego doświadczenia z dziećmi. Eee, podobno zakochał się w pewnej przedszkolance, i chcąc zdobyć jej serce, zaczął pisać wiersze dla dzieci. Tych romansów jego i kobiet było bardzo wiele. Możecie sobie to prześledzić w innych filmach. Dzisiaj się nie będziemy tutaj na tym skupiać. Autor Akademii Pana Kleksa był z zawodu adwokatem. Współpracował z wydawnictwem, czytelnik, na którego czele stał Jerzy Borejsza, który, jeśli śledzicie mój kanał, to może wiecie, był bratem Józefa, czy też Jacka Goldberga-Różańskiego, który torturował polskich patriotów w więzieniu mokotowskim, między innymi rotmistrza Pileckiego, czy siostrę Izabelę, o których napisałam książki. Jerzy Borejsza zaś yy, dbał o kwestie propagandowe i dla nich jako prawnik, pracował właśnie Brzechwa. I to nie jest tylko kwestia tego, że dał się sprzedać po wojnie. On bardzo się wpasowywał w ten nurt tak zwanej żydokomuny. On już przed wojną, gdy pracował jako adwokat, stał po stronie komunistycznej, gdy bronił Wandy Wasilewskiej i wydawców tygodnika Płomek. Oni byli pozwani o propagandę komunistyczną wtedy, w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym czasopiśmie, dla dzieci. I właśnie mało kto chciał tego bronić, gdyż te zarzuty rzeczywiście e, były dosyć duże. I właśnie Jan Lesman, czyli Brzechwa, e, starał się tego obronić. Więc widzimy już później, e, ta jego współpraca z komunistami jest zupełnie nieprzypadkowa. E, natomiast podczas wojny, to też jest ciekawe, bo Lesman w ogóle nie ukrywa swojego żydowskiego pochodzenia, ale coś się dzieje takiego, że wcale tak naprawdę nie musi się ukrywać. Nie został aresztowany, nie trafił do getta, nie trafił do obozu. Możemy się zastanowić, dlaczego. Mając również duże pieniądze zaoszczędzone wcześniej ze swojej pracy, był jednym z nielicznych, którego było stać na przykład na to, żeby chodzić do cukierni, żeby kupować sobie tam drogie słodkości. Więc to, że później w Akademii pana Kreksa, która podczas wojny była pisana, mamy różne opisy różnych słodkości, jest może też poniekąd z tym faktem związane. Mało kto mógł sobie na takie słodkości pozwolić. Jak wiemy, polska elita została podczas wojny i po wojnie wymordowana. Brzechwa twierdził, że był wtedy zakochany, i w ogóle do niego nawet nie doszło to, że mamy wojnę. Jeden z takich, właśnie, żydowskich szmalcowników, którzy donosili na tych, którzy ukrywali rzekomo swoje żydowskie pochodzenie, doniósł pewnego razu na, na Brzechwę, gdy ten akurat był w cukierni i zamawiał sobie na wynos taki torcik, i z tym torcikiem trafił na Gestapo. I powiedział, że no to właściwie możecie mnie zabić, bo mi jest i tak wszystko jedno, bo kobieta, którą kocham, nie chce ze mną być. I podobno wtedy ci hitlerowcy puścili go wolno, on zapomniał tego torcika i jeszcze wrócił po ten torcik. Wszystko to jest trochę dziwne, czy nie uważacie? Po wojnie Lesman doskonale w nowej rzeczywistości się odnalazł w odróżnieniu od polskich prawdziwych patriotów, którzy Musieli wtedy wyjechać za granicę, albo byli aresztowani, albo im groziło aresztowanie, albo ukrywali się w lasach przed tym aresztowaniem, angażowali się w podziemie antykomunistyczne. Brzechwa w swoich wierszach szydził z tego. Szydził z tych, którzy przebywają w Londynie, szydził z Andersa. Szydził ze Stanów Zjednoczonych, z Polskiego Państwa Podziemnego, z podziemia antykomunistycznego. Pisał wiersze, które między innymi wychwalały Lenina. W 1950 roku Brzechwa poparł dewaluację złotego, co było w rzeczywistości rabunkiem polskich prywatnych oszczędności bankowych. Pisał również takie wiersze jak Strofy o Planie Sześcioletnim. Plan Sześcioletni był utworzony przez innego Żyda, przez Hilarego Nińca. I on doprowadził Polskę do wielkiego kryzysu. Brzechwa to wszystko e, popierał. Pierwsze wydanie Akademii Pana Kleksa, równolegle do jego działalności prawniczej, ukazało się w 1946 roku. W tym czasie wielu polskich nauczycieli, wiele osób, które rzeczywiście mogłyby pisać książki dla dzieci, przebywało w więzieniach. Akademia Pana Kleksa do dzisiaj jest lekturą szkolną. Ale równolegle, tak jak wiemy, Brzechwa wpasowywał się w ten nurt propagandowy, krytykował między innymi narodowe siły zbrojne, krytykował podziemie antykomunistyczne. W jednym z wierszy pisał właśnie o tych członkach podziemia antykomunistycznego, którzy się ukrywali w lasach, zrabowali 100 tysięcy, żałowali, że nie więcej. W mieście, bojąc się odwetu, na noc szli do NZ i szerzyli terror w lesie, jak to pisze się w Ekspresie. Takich wierszy było więcej, które uderzały w podziemie na przykład. Warchoł w Londyn wlepia ślepie, przyjedzie Anders, będzie lepiej, w maglu szepcą ciemne kumoszki, cukru nie będzie, chleb jest gorzki. Wiedźmy po domach straszą dzieci, masła nie ma, wzięli Sowieci, tłuste dewotki straszą głodem. Zatruł antychryst chleb i wodę, pasi brzuch wiejskich chłopów, judzi, na Sybir będą wywozić ludzi. Życie mąci, knowa podziemie, walka trwa dalej, wróg nie drzemie. To nie z nami, będzie z nami, kto przeciw nam, siła go złamie. Który tam z drogi partia kroczy, twoja partia ludu roboczy, współpracować, pracować, wspólnie budować, maszerować, partio prowadź. No też właśnie pisał wiersze, że drogę wskazał nam Stalin, chwała mu wielkopomna i tak dalej. Też właściwie on się wpasowywał w taką propagandę, że uważał, że ci, którzy siedzą w lasach, to są bandy, które rabują wioski i że ludzie winę zwalają na ministrów, na tych, którzy rządzą, a tak naprawdę kraj jego zdaniem się rozwijał i to jest wszystko wina podziemia antykomunistycznego, narodowych sił zbrojnych i innych, którzy mącą. I taka propaganda w niektórych mediach, na przykład w Gazecie Wyborczej, Pokutuje do dzisiaj, a ona jest całkiem nieprawdziwa. Wiemy chociażby, jeśli przeczytacie moją książkę, kto zdradził Witolda Pileckiego, z jego raportów powojennych, że sami komuniści tworzyli takie sztuczne grupy, które udawały podziemie antykomunistyczne, a miały rabować wioski, tylko po to, żeby ludzie zmienili swoje zdanie co do wojska podziemnego, do którego oni byli pozytywnie nastawieni. Natomiast Brzechwa taką propagandę powielał, i jeśli weźmiemy to pod uwagę, to zupełnie inaczej będzie się nam jawić scena z wilkami z książki. Nie mówię tutaj o filmie, gdzie też te wilki występują, ale tam one już nie wzbudzają w ogóle takiego skojarzenia. I w późniejszych latach również już ta scena z wilkami nie wzbudzała takiego skojarzenia, ale w 1946 roku, gdy książka się ukazała, a pod ziemię mamy już właściwie wcześniej, już. Pod koniec wojny było poniekąd wiadomo, że być może władzę w Polsce przyjmą Sowieci, że będzie się tworzyła jakaś podziemna, mniejsza lub większa, zorganizowana bardziej lub mniej grupa opozycyjna. I ta scena z wilkami, która się pojawia w książce Akademia Pana Kleksa, ona opisuje te wilki jako ci, którzy siedzą w lasach, którzy napadają na wsie i miasteczka porywają ludzi, rabując żywność, a ludzie niesłusznie oskarżają ministrów o to, że jest głód, a to wszystko winna podziemia. Jeśli zestawimy tą scenę z jego wierszami, to widzimy, że w tym momencie, kiedy książka została wydana, ta scena z wilkami mogła być wprost atakiem na tych żołnierzy wyklętych, którzy wtedy przebywali w lasach. Tak to mogło być wtedy interpretowane. Oczywiście Dzisiaj już tej interpretacji nie ma, ale warto to sobie w ten sposób zobrazować. Spotkałam się z inną interpretacją. Otóż Mariusz Urbanek w swojej książce Brzechwa nie dla dzieci pisze, że ta scena z wilkami to są Niemcy, którzy napadają na, na Polskę, ale tutaj nie do końca się to zgrywa z tym właśnie, że, że ludzie oskarżają ministrów o to przecież wtedy ludzie wszyscy jakby wiedzieli, że to Niemcy i byli przeciwko Niemcom. I też ta scena z wilkami, to jak jest przedstawiana, to właśnie to, że tych, którzy byli antykomunistami zaczęto określać jako, jako faszystów. Tutaj bardzo dobrze Brzechwa w tą propagandę się wpisuje. Natomiast warto jeszcze krótko wspomnieć o polemice, jaką Zarówno z Brzechwą, jak i z Tuwimem prowadził e, poeta, który był Polakiem, ale również żydowskiego pochodzenia, Marian Hemar, który jeszcze przed wojną właściwie z Brzechwą się przyjaźnił, e, a po wojnie on pozostał w Londynie, krytykował komunizm, więc widzimy u niego właściwie takie prawdziwe polskie, patriotyczne e, uczucia. Nie? pisał się w, tej, w ten nurt żydokomony, warto również o takich postaciach e, wspomnieć. I zarówno na temat e, Brzechwy, jak i Tuwima, e, Hemar pisał, na nic talenty poety, gdy on w takiej roli, e, że jest obrońcą gwałtu, lokajem, niewoli. E, jeszcze do Brzechwy pisał: Jeśli tam wolność sumienia i słowa jeżeli taka odwaga cywilna, napisz. Co myślisz o Polsce bez Lwowa? Napisz, co myślisz o Polsce bez Wilna. Ten tylko temat nas wszystkich obchodzi. O tym bym pisał, gdybym też był w łodzi. Wolność sumienia, niech pan nas przekona. Wolność poezji, śród wolności mnóstwa, niech pan napisze, że linia kurzona jest linią zdrady i linią oszustwa którym się nigdy nikt żywy nie zgodzi, to ja bym pisał tak, gdybym był w Łodzi. Oni się nawzajem tak przekomarzali, pisząc ze sobą takie polemiczne wiersze. Na koniec, moi drodzy, no już tutaj wiemy o tym, z kim Brzechwa współpracował. Polecam między innymi taki film Erata do biografii, gdzie również te wątki z życia Brzechwy zostały przedstawione. No i zastanówmy się, czy w panu Kleksie, mówię tutaj o książce, możemy znaleźć pewne elementy związane z kabałą, czyli z takim właśnie mistycyzmem żydowskim? A zastanawiałam się nad tym, ponieważ trudno właściwie Akademię Pana Kleksa interpretować. Dla mnie, gdy to czytałam, wielkim szokiem był fakt, że na końcu treści książki sam pan Kleks okazuje się być guzikiem. Jak wiemy, w bajkach może zdarzyć się wszystko. Były różne bajki, gdzie główny bohater, na przykład, był przemieniony w żabę czy w kaczora, jakiś królewicz, i potem znowu wracał do ludzkiej postaci, ale trochę to już jest duża dawka absurdu i, mówiąc językiem filozoficznym, zanegowanie zasady tożsamości, że nagle y, główny bohater, pan Kleks, miałby być po prostu guzikiem. O co by tutaj miało chodzić? I też jest ciekawy wątek, że jest postać Aloyse'a, ożywionej lalki, która ostatecznie e, doprowadza do zniszczenia akademii, do ujawnienia tych sekretów pana Kleksa. Możemy tutaj zobaczyć być może nawiązanie do pewnej historii, która pojawia się i w Kabale, i w Talmudzie. Tam była taka postać golema, który był ulepiony z gliny, który został ożywiony przez człowieka, ale on ostatecznie, jako taki byt niedoskonały, zaczyna mordować tych, którzy go do życia powołali. Być może jest tutaj pewnego rodzaju analogia, jeśli zobaczymy, kim był dziadek Brzechwy, który miał właśnie ten swój sklepik. Z książkami, który również nauczał w szkole rabinów, zapewne Jan Lesman, czyli Brzechwa, takie historie znał. Jeśli chodzi jeszcze o Kabałę, to po tej akcji z Gaśnicą, z Grzegorzem Brownem, w wielu miejscach w internecie, widziałam pytanie, jak to jest, że Kabała, która miała być taką wiedzą tajemną, ostatecznie jest popularyzowana. I jest bardzo ciekawa właśnie taka historia, również między innymi rozpowszechniana przez Chabad Lubawicz, o y, królu, który miał jedynego syna, królewicza, który dużo podróżował, ale się ostatecznie rozchorował i ojciec szuka dla niego lekarstwa. Co ciekawe, jeden z takich głównych wątków Akademii pana Kleksa, to też jest właśnie. Historia Szpaka Mateusza, czyli historia królewicza, który był jedynym synem swojego ojca króla, który się rozchorował i ojciec szuka dla niego lekarstwa. W historii pana Kleksa toczy się to trochę inaczej. Mamy tutaj wątek właśnie z tą czapką, z guzikiem. A w tej legendzie kabalistycznej chodzi tutaj o to, że znalazł się lekarz, który mógł wyleczyć chłopca. Ale potrzebny był drogocenny kamień, który należało zetrzeć na proszek, wymieszać z płynem i dać księciu do wypicia, i wtedy on wyzdrowieje. I problem jest taki, że okazało się, że ten drogocenny kamień znajduje się na koronie króla, więc jest możliwość wyleczenia syna, ale cała ta dynastia królewska straci wtedy swoją taką ekskluzywność, straci. To, co najdrogocenniejsze, taki właśnie ten znak wyjątkowości królewskości. Mimo to król decyduje się, że należy ten kamień wziąć i spruszkować, zniszczyć go, żeby móc wyleczyć królewicza. I ta, tutaj oczywiście cały wątek zaczyna się podobnie, ale w opowieści o panu Kleksie inaczej się kończy niż w tej, w tej bajce kabalistycznej. Ale cóż dla kabalistów ta bajka miałaby oznaczać? Chodzi tutaj o to, że z czasem kabała, jako wiedza tajemna, ma być dostępna dla wszystkich, również dla gojów, również nawet dla dzieci. To jest tutaj też takie trochę związane z całą taką mistyką, związaną również z panteizmem, gdzie na końcu mają być te takie powroty do Boga, może sobie o tym kiedyś indziej powiemy, ale że to, co było ekskluzywne, z czasem musi się rozpowszechnić, bo inaczej zostanie całkiem zatracone. Tutaj była również taka obawa Żydów, że jeśli ta kabała będzie jedynie przekazywana potajemnie, to ostatecznie zaginie ta wiedza, że trzeba ją jakoś zacząć rozpowszechniać. I bardzo ciekawe, że ten wątek, poniekąd, no bo nie znalazłam się z drugą osobą, która na to zwraca uwagę, ale rzeczywiście widzimy tu duże podobieństwo. Jeśli zbadamy, kim był Jan Lesman, to widzimy, że jest ono nieprzypadkowe. Więc jest tutaj taki wyraźny wątek, który po prostu oznacza nic innego, jak rozpoczęcie promowania tych nauk kabalistycznych, a scena z wilkami ma oznaczać odejście od tego co było wcześniej od takiej właśnie polskiej katolickiej polskiej narodowej. Jeśli sobie to wszystko uzmysłowimy, to być może widzimy dlaczego właśnie na promocji niejako Jana Brzechwy poprzez film idą duże pieniądze jak i takich właśnie w innych bajkach pewnych takich Podprógowych elementów jest więcej. Co nie oznacza, moi drodzy, że mamy jakoś tam wiersze Brzechwy cenzurować, gdyż wiele tych wierszy, które on pisał, to rzeczywiście do małych dzieci w pewnym wieku dociera, takich jak Kaczka Dziwaczka, chociażby sama, gdy byłam dzieckiem, to te wierszyki czy też piosenki z Akademii Pana Kleksa śpiewałam. Herbert również krytykował tą poezję Brzechwy. Że te rymy były niedoskonałe, i być może dlatego ostatecznie zaczął pisać dla dzieci. Wiesz, ten poziom poezji dla dorosłych nie był jakiś doskonały, ale dla dzieci w pewnym wieku, co takie właśnie takie głupotki, takie, takie rymy doskonale pasują. Ale miejmy też świadomość, kto był kim, to skąd się wziął i jakie jest prawdziwe przesłanie pewnych bajek. Które do dzieci trafiają. Przy okazji zachęcam Was do tego, żeby zakupić elementarz katolicki, który jest dostępny na stronie naszego sklepu. Jak myślicie, czy rzeczywiście po tym, co powiedziałam, możemy znaleźć pewne kabalistyczne elementy w bajce o panu Kleksie? Czy uważacie, że to, co powiedziałam, jest naciągane i takich elementów tam wcale nie ma? Zostawcie proszę komentarz. Subskrybujcie kanał. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy kanał wspierają. Można to zrobić na przykład poprzez portal Buy Coffee i wtedy zakupić kawę również dla tych, którzy mi tutaj pomagają te filmy nagrywać i montować. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia.